365 dni ze świętymi i błogosławionymi. 4 lipca. Lecz większe wrażenie niż Romenberg i Hirschbergen zrobiły na mnie sprawy zgoła różne. Wstąpiłyśmy na kilka minut do katedry i gdyśmy tam pozostawały w nabożnym milczeniu, weszła jakaś kobieta obarczona koszykiem i uklękła w jednej z ławek na krótką modlitwę. Było to dla mnie zupełnie coś nowego. Do synagogi i zborów protestanckich, do których chodziłam, szło się tylko na nabożeństwo. Tu ktoś oderwał się od wiru codziennych zajęć, aby wstąpić do pustego kościoła jakby na jakąś poufną rozmowę. Nigdy tego nie zapomnę. Święta Edyta Stein.